2 listopada to dzień zaduszny, czas zadumy i modlitwy za wszystkich zmarłych, a zwłaszcza za dusze odbywające pokutę w czyśćcu. Tego dnia wierni modlą się w intencji ich zbawienia. Małgorzata Rogaty, witam Państwa. Zapraszam na główne wydanie zbliżeń. Wszystkich świętych było wczoraj, a dzisiaj dzień zaduszny. Wspomina się własną całą rodzinkę. Ten dzień powinien być poświęcony takiemu przemyśleniu, co nas czeka, gdzie my trafimy. Człowiek dopóty żyje, dopóki jest w naszym sercu, w naszych wspomnieniach. Dlatego to jest taki ważny czas. Ten temat już za chwilę, od czego zaczynamy zbliżenie? Odbudowa po nawałnicy. Jesteśmy niestety liderem w tym zniszczeniu domów mieszkalnych. Ciągle wiele rodzin czeka na wsparcie. Jesteśmy u progu zimy, jest zimno, pada deszcz, trzeba się śpieszyć. Oczekiwanie na pieniądze. Ani pieniędzy, ani decyzji. Niby 10 będą. Opóźnienia programu Rodzina 500+. Myślę, że do połowy listopada ten problem będzie rozwiązany. Podsumowanie kwest na ratowanie zabytkowych cmentarzy. Trudno mówić o historii bez tych, którzy ją tworzyli, którzy tu żyli. Najpierw była pomoc doraźna i tymczasowe schronienie w holenderskim domku mobilnym. Teraz samorząd województwa pomaga odbudowywać zniszczone przez sierpniową nawałnicę domy. Dwie najbardziej poszkodowane przez żywioł rodziny wskazała lokalna wspólnota parafialna w Sośnie. To już prawie 3 miesiące od nawałnicy, która zniszczyła dorobek życia państwa Lodzińskich z Sitowca. Najpierw silny wiatr zerwał dach z ich domu, a potem lejąca się do wnętrza woda uszkodziła meble i sprzęty. Dzięki pomocy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego rodzina mogła przenieść się z budynku gospodarczego, który stał się ich schronieniem, do mobilnego domku holenderskiego. Ale to nie koniec zmian. W zniszczonym przez żywioł domu pojawiła się ekipa remontowa. Ja jestem kilka razy dziennie, nie przychodzę, bo idę tam w piecu napalić pracownikom, to widzę, jak pracują. Cieszy się pani, że się posuwa budowa? Tak, cieszę się z tego. No w sumie wszyscy się cieszymy, że jest jak jest. Odbudowa domu była możliwa dzięki pomocy Urzędu Marszałkowskiego, który rodzinie państwa Lodzińskich przekazał 150 tysięcy złotych. Caritas ofiarowała 50 tysięcy. Rządowa pomoc wyniosła ponad 40 tysięcy złotych. Starczyło między innymi na zakup materiałów, pieców i okien. Udało się także znaleźć firmę budowlaną. Wszędzie dotrzymywaliśmy słowa, to i tu dotrzymamy. Do końca stycznia powinien być obiekt cały jak nowy, pod klucz. Dom państwa Lodzińskich jest jednym z dwóch, które odbudowywane są dzięki pomocy samorządu województwa. Największym problemem przy remoncie zniszczonych domów okazuje się znalezienie wykonawcy. Jesteśmy u progu zimy, jest zimno, pada deszcz. Trzeba się śpieszyć, aby przykryć dachem to, co jest już odbudowane. No i to są realne problemy, z którymi codziennie trzeba się tutaj na miejscu borykać. Dzięki hojności wiernych z diecezji pelplińskiej na pomoc poszkodowanym w nawałnicach zebrano 1 300 000 złotych. 300 tysięcy trafiło do parafii w Sośnie. Jesteśmy niestety liderem w tym zniszczeniu domów mieszkalnych. No wiadomo, i te wszystkie gospodarskie też, bo to prawie 100 dachów jest na taką małą liczbę mieszkańców. Poszkodowanych w nawałnicy daleko szukać nie trzeba. Wiele domów w sąsiedztwie zostało zniszczonych. Wiele jest odbudowywanych, choć jak przekonują mieszkańcy Sitowca, sama pomoc finansowa państwa nie starcza na wiele. Tylko nowy dach to koszt kilkudziesięciu tysięcy złotych. Jesteśmy w trakcie odwołania, już napisaliśmy odwołanie do komisji w sprawie pieniędzy, które dostaliśmy od państwa. Także nie wiemy, czy jeszcze coś będzie z tego, czy po prostu to odwołanie nam odrzucą. Państwo Pach mają nadzieję, że święta Bożego Narodzenia spędzą już w nowo odbudowanym domu. Tym bardziej, że pod koniec grudnia na świecie ma się pojawić kolejny członek ich rodziny. Sitowiec, Iwona Komisarek. Opóźnienia w Bydgoszczy w wypłacie pieniędzy z programu Rodzina 500+. 7 tysięcy osób nie otrzymało świadczenia w terminie. Urzędnicy tłumaczą, że 45% wniosków złożonych do końca sierpnia miało błędy i trzeba w nich wprowadzać poprawki. Część bydgoskich rodzin na przelewy z 500+ może czekać nawet do połowy listopada.
Aby otrzymać pieniądze z nowej puli, nowy wniosek należało złożyć do końca sierpnia. W Bydgoszczy na jednym z portali społecznościowych wiele rodzin skarży się, że nie otrzymało pieniędzy do końca miesiąca. Dzisiaj dzwoniłam. Decyzja wydana. Pieniędzy dzisiaj nie będzie. 25 sierpnia składałam wniosek, a wczoraj dopiero dostałam decyzję. Nie wiem, od czego to zależy. Naprawdę. Koleżanka też nic nie ma. Ani pieniędzy, ani decyzji. Niby 10 będą. Urzędnicy z Bydgoszczy tłumaczą, że do końca sierpnia złożono niemal 17 tysięcy wniosków. 7 tysięcy zawierało błędy lub były niekompletne. Wymagały one uzupełnienia. Myślę, że do połowy listopada ten problem będzie rozwiązany. I z pewnością tak w kolejnych okresach rozliczeniowych będziemy się też starać, żeby jednak do 25 dnia każdego miesiąca pieniądze były na kontach. Czas oczekiwania na wypłatę świadczenia wydłuża się także wtedy, gdy wniosek nie jest prawidłowo wypełniony lub rodzice nie odpowiadają na wezwanie ze strony urzędników. Największe problemy są w Bydgoszczy. Miasto Bydgoszcz jest dużym miastem, mamy dużo wnioskodawców. Urzędnicy pracują jak mogą i no niestety trzeba być cierpliwym. W całym regionie złożono ponad 139 tysięcy formularzy. Do 31 października wydano 86% decyzji, ale nie jest to równoznaczne z tym, że pieniądze znalazły się na koncie. Dziś zaduszki, czyli wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. Dzień, w którym wspominamy tych, którzy odeszli. To czas modlitwy, zwłaszcza za dusze odbywające pokutę w czyśćcu. Tego dnia wierni modlą się w intencji ich zbawienia. W Polsce święto rozpowszechniło się w XII wieku. 2 listopada nie jest dniem wolnym od pracy, więc na nekropoliach mniej ludzi niż we wszystkich świętych. Wiele osób groby swoich bliskich odwiedzi po południu lub wieczorem. Według wiary naszej to dzisiejszy dzień jest ważniejszy. Wczoraj to był po prostu taki wesoły dzień, a dzisiaj jest ten po prostu taki modlitewny dzień, nie za duszę. Wszystkich świętych było wczoraj, a dzisiaj dzień zaduszny. Wspomina się własną całą rodzinkę. Teraz idziemy do teściów. Następne na prądy, trzeci cmentarz jeszcze. W dawnych czasach poprzez modlitwy i jałmużny rozdawane ubogim wierni starali się nieść pomoc duszom cierpiącym w czyśćcu i dać im możliwość uzyskania odpustu. Tradycje te przetrwały do XX wieku w formie rozdawnictwa ubogim chleba przed kościołami, cmentarzami w dzień zaduszny. Pomimo, że większość zniczy płonie na grobach od wszystkich świętych, to dzisiaj dołączą do nich kolejne. Dzisiaj jest ten dzień zaduszny, nie? Kiedy też wspominamy, nie? Ale zapalamy tym naszym najbliższym, nie? Tą lampkę do nieba. Ten dzień powinien być poświęcony takiemu przemyśleniu, co nas czeka, gdzie my trafimy. Takie, kto się modli, kto myśli, bo to różnie bywa. Natomiast ta pamięć o bliskich powinna być, bo to jest nasza historia. Cisza, skupienie i zaduma towarzyszą wspominaniu bliskich. Za dusze zmarłych wierni modlą się również w kościołach. Modlitwa wstawiennicza ma im pomóc trafić do nieba. Podczas wspominek wyczytywane są imiona i nazwiska zmarłych, których wierni chcą w modlitwie polecać Bogu. Wspominamy o tych, którzy odeszli, których kochaliśmy, których gdzieś tam jeszcze w głębi kochamy, bo się okazuje, że człowiek dopóty żyje, dopóki jest w naszym sercu, w naszych wspomnieniach. Dlatego to jest taki ważny czas i dla nas, bo gdzieś patrzymy w przyszłość, w te nasze czasy ostateczne. Tradycja stawiania zniczy na grobach wywodzi się z dawnych pogańskich zwyczajów. Rozpalony ogień na mogiłach miał ogrzać zbłąkane dusze i wskazać im drogę do nieba. Obrzędy i tradycje ulegają zmianie, ale ciągle najważniejsza tego dnia jest pamięć o bliskich. Bydgoszcz, Katarzyna Ormanowska. A po zbliżeniach na naszej antenie przypomnimy sylwetki osób, które zmarły w minionym roku. Program Pamiętamy o godzinie 19. Na naszej stronie internetowej podsumowujemy policyjną akcję zniczy w regionie. Jarosław Dąbrowski zamieścił tam już statystyki i zdjęcia. Dobry wieczór, Jarku. Dobry wieczór Państwu. Czy wyjeżdżając na groby jechaliśmy z rozwagą, ostrożnie? No na pewno. Proszę Państwa, najważniejsza informacja to taka, że obyło się bez ofiar śmiertelnych. Przez te blisko 7 dni, licząc od piątku do dziś, na drogach kujawsko-pomorskich nie było śmiertelnego wypadku. Było ich kilka więcej niż w zeszłym roku, bo 13 i też kilka osób więcej rannych, bo 17. Na naszej stronie mogą Państwo zobaczyć m.in. jedną z ponad 600 kolizji, które miały miejsce przez te 6 dni. W Bydgoszczy wczoraj samochód sparaliżował ruch tramwajowy na ulicy Jagiellońskiej. Kierowca tego
tego auta postanowił wbrew przepisom skręcić z ulicy Łużyckiej nie w Jagiellońską w stronę dworca PKS i tam zawrócić, tylko od razu chciał przebić się na drugą nitkę Jagiellońskiej przez tory tramwajowe. Auto zawisło na torach, uniemożliwiło ruch tramwajów w obu kierunkach do centrum i chociażby w stronę Fordona, przecież wielu z nas wracało z grobów, jechało na kolejną nekropolię. Ten mężczyzna miał 3 promile alkoholu we krwi, tak jak ponad 50 zatrzymanych nietrzeźwych kierowców. To akurat no, optymistyczna informacja w stosunku do zeszłorocznie, bo było ponad 100 pijanych kierowców, no ale każdy nietrzeźwy na drodze to ten, który powinien być wykluczony z ruchu i w ogóle nie powinien siadać za kółko, prawda? Te i inne ważne informacje na naszej stronie internetowej www.bydgoszcz.tvp.pl. Polecamy Państwu. $21 600 to wstępna kwota, która została zebrana w Bydgoszczy podczas kwesty na ratowanie najstarszych nekropolii. Udało się zebrać o 500 zł więcej niż w ubiegłym roku. Rekord padł również w Toruniu. Tam do puszek wrzucono ponad 18 tysięcy złotych. Papierowe i brzęczące, złotówki i euro. Po zakończeniu kwesty przez kilka godzin trwało liczenie pieniędzy zebranych na bydgoskich cmentarzach. Przez tydzień kwestowali ludzie kultury, nauki, mediów, a także samorządowcy i politycy. Mimo niesprzyjającej pogody, akcja jak co roku cieszyła się dużym zainteresowaniem. Wiatr nam porywał namiot, byliśmy rozdarci, po prostu w jednej ręce puszka, w drugiej trzymaliśmy namiot, żeby nie wyleciał w niebo. I do tego jeszcze deszcz bardzo uciążliwy. Ale myślę, że mimo tych niezbyt sprzyjających warunków, kwesta spełni swoją rolę. Dziękuję bardzo. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na renowację zabytkowych nagrobków Anastazego Drzycimskiego i Zofii Żuchowskiej na cmentarzu Starofarnym. Odrestaurowana zostanie także figura Matki Bożej z pomnika żołnierzy poległych w wojnie polsko-bolszewickiej na cmentarzu Nowofarnym. Pieniądze zostały policzone także w Toruniu, gdzie podobną akcję zorganizował Urząd Miasta oraz Towarzystwo Miłośników Torunia. W ciągu 6 godzin ponad 80 wolontariuszy zebrało ponad 18 tysięcy złotych. To prawie 5 więcej niż rok temu. Jeszcze dzisiaj pieniądze zostaną zawiezione do banku i tam nastąpi już oficjalne przeliczenie. Ale jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników kwesty, mimo że było chłodno, mimo że było deszczowo, to mieszkańcy Torunia i goście naszego miasta jak zwykle nie zawiedli. To rekordowa kwota. Tegorocznym celem toruńskiej kwesty było zebranie pieniędzy na odnowienie metalowego krzyża z 1854 roku upamiętniającego Antoniego Ignacego Żernickiego, kapitana Wojska Pruskiego i dyrektora Urzędu Celnego w Sicienku. Trudno mówić o historii bez tych, którzy ją tworzyli, którzy tu żyli, którzy działali i którzy temu miastu i temu rodzinowi serce oddali. My staramy się w ten sposób wspomóc działania konserwatorskie. Obie kwesty obchodzą swoje małe jubileusze. W Toruniu zbierano pieniądze po raz 15, w Grodzie nad Brdą po raz 20. Błażej Karczmarczyk, TVP3 Bydgoszcz. To jest główne wydanie zbliżeń, co jeszcze przed nami. W Zamku Bierzgłowskim odkryto ślady kultury łużyckiej. Ostatnie przygotowania do festiwalu Camera Image. Miał być wyrok, a jest kontynuacja procesu. Sąd Okręgowy w Toruniu zdecydował dziś o wznowieniu przewodu w sprawie Pawła N., oskarżonego o znieważenie Egipcjanina. To kolejny w ostatnim czasie przypadek na wokandzie dotyczący agresji wobec obcokrajowców w regionie. Aby zapobiegać takim sytuacjom, Toruń organizuje Tydzień Tolerancji. Ulica Chełmińska w Toruniu. To właśnie tutaj w marcu 2016 roku miało dojść do incydentu pomiędzy Pawłem N. a obywatelem Egiptu. Spór pomiędzy mężczyznami zaczął się w jednym z lokali z kebabami, a potem przeniósł się na Starówkę. Polak miał nazwać Egipcjanina terrorystą, grozić mu pozbawieniem życia oraz szarpać mężczyznę. Kiedy mieszkaniec Torunia miał już usłyszeć wyrok w sądzie, nastąpił nieoczekiwany zwrot akcji. Sąd postanowił na podstawie artykułu 4
309 Kodeksu Postępowania Karnego wznowić przewód sądowy, albowiem zachodzi konieczność uprzedzenia o możliwości zmiany kwalifikacji prawnej czynu zarzuconego oskarżonemu w akcie oskarżenia. Nieoficjalnie wiadomo, że wątpliwości dotyczą tego, czy zajście miało charakter publiczny i czy rzeczywiście był to incydent na tle rasowym, jak wskazała prokuratura. Rozstrzygnięcie nastąpi prawdopodobnie 21 listopada. Z artykułu 119 W marcu wyrok 6 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 3 lata usłyszał 21-latek, który według sądu kazał klękać, popychał i wyzywał studentów z Turcji, także w lokalu na toruńskiej Starówce. Winnym publicznego nawoływania do nienawiści na tle rasowym został uznany ostatnio także były trener Orlika w Toruniu. Wśród nas, z nami, żyją ludzie, których korzenie są często z odległych miejscowości, krajów i zakątków świata. Ci ludzie mają prawo czuć się wśród nas, Torunian, dobrze. Miasto chce walczyć z przejawami ksenofobii i organizuje drugi już tydzień tolerancji. Torunianie będą mogli lepiej oswoić się z obcokrajowcami, którzy mieszkają w Grodzie Kopernika dzięki specjalnej wystawie Jadwigi i Marka Czarneckich. Ekspozycja Toruńczycy z wyboru pojawi się w przestrzeni Starego Miasta. A to już fragmenty spotów, jakie na temat tolerancji przygotowali uczniowie toruńskich szkół średnich. Najlepszy z nich zostanie zaprezentowany podczas meczu tolerancji w siatkówkę, jaki wspólnie rozegrają m.in. toruńscy radni i dziennikarze. Miasto za 70 tysięcy złotych sfinansuje też specjalne lekcje dla młodzieży z zakresu praw człowieka. Są to warsztaty, są także spotkania z ciekawymi ludźmi, są zajęcia prowadzone przez pedagogów. Oczywiście rzecz będzie się działa o wartościach, o poszanowaniu. Tydzień tolerancji zaplanowano między 13 a 16 listopada. Toruń, Katarzyna Prędkowska. Ciekawe odkrycie naukowców z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w Zamku Bierzgłowskim natrafili na ślady kultury łużyckiej. To oznacza, że warowny gród na tym terenie istniał znacznie wcześniej niż do tej pory sądzono. Największym zaskoczeniem okazał się odsłonięty na niewielkiej przestrzeni odcinek wału ziemnego umocnień. Historia Zamku Bierzgłowskiego od lat interesuje mieszkańców regionu, ale także badaczy. Murowana warownia powstała najprawdopodobniej w XIII wieku. Według ciągle niepotwierdzonych ustaleń badaczy miała ona zastąpić inną krzyżacką konstrukcję, którą z kolei rycerze zakonni wznieśli na starszym zdobytym przez nich grodzie należącym do pruskiego rycerza Pipina. Zakończone w październiku prace archeologiczne w Zamku Bierzgłowskim prowadzone pod kierunkiem Krzysztofa Cackowskiego potwierdziły istnienie na tych terenach kultury znacznie starszej niż średniowieczna, czyli kultury łużyckiej, której początki mogą sięgać nawet 1300 roku przed naszą erą. Urząd Miasta Bydgoszczy wnioskuje do konserwatora zabytków o zgodę na wycinkę kasztanowców na Placu Kościeleckich. O wstrzymanie wycinki apelują redaktorzy Tygodnika Bydgoskiego, zdaniem których stuletnie kasztanowce powinny pozostać na placu, a miasto powinno zająć się ich zabezpieczeniem. W tej sprawie do prezydenta Bydgoszczy został skierowany apel, a dodatkowo zbierane są podpisy na dedykowanym portalu. To nie paryski Pigal, ale bydgoski Plac Kościeleckich, a na nim 11 ponad stuletnich dorodnych kasztanowców. Ich kwiaty kojarzą się z maturami, ale te drzewa mogą już więcej nie zakwitnąć. Mam nadzieję, że zakwitną i że nie dojdzie do tej wycinki, o którą wnioskuje prezydent Bydgoszczy. W naszym przekonaniu i w przekonaniu osób, które te petycje podpisały, należy drzewa leczyć, a nie zabijać. Nie ma takiej tradycji w Polsce, żeby place równać z ziemią. Redakcja wysłała do magistratu apel, aby prezydent Bydgoszczy wycofał wniosek skierowany do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków o zgodę na usunięcie wszystkich 11 kasztanowców. Zbierane są również podpisy poparcia. Dziwi nas postawa urzędników, którzy nie biorą pod uwagę zdania fachowców z wrocławskiej firmy Ecotrek, która we wrześniu 2017 roku przeprowadziła kompleksowe badania kasztanowców rosnących na Placu Kościeleckich. Eksperci stanowczo odradzili usunięcie tych drzew ze względu na ich wartość. Takie duże, dojrzałe drzewa produkują bowiem po 1000-krotnie więcej tlenu od młodych drzewek, które chcą w tym miejscu posadzić urzędnicy. W mieście, które walczy ze smogiem, każdy zielony skwer jest na wagę złota.
Pracownicy Urzędu Ochrony Zabytków nie chcieli wypowiadać się przed kamerą z uwagi na toczące się w tej sprawie postępowanie. Obecnie są możliwe różne scenariusze, również ten z wycinką, dzięki której plac odzyska historyczny kształt i nowe drzewa. Nasadzone będą na pewno te same drzewa, czyli kasztanowiec biały odmiany Baumani. Jest to specyficzna odmiana, która nie tworzy owoców, więc nie jest kłopotliwa w mieście. I z uwagi na to, że jest to teren zabytkowy, musimy powrócić do historycznego gatunku i na pewno będzie nasadzonych tych drzew dużo więcej niż jest teraz. Miasto zleciło ekspertyzy, z których wynika, że drzewa posiadają słaby system korzeniowy oraz tak zwane ubytki kominowe w pniach. Słabe korzenie i konary drzew to poważne niebezpieczeństwo dla przechodniów, szczególnie przy mocnym wietrze. Ciągle planowaliśmy aż do sierpnia obecnego roku, że drzewa będą, pozostaną. Co prawda dzisiaj ich jest już tylko 11, ponieważ wyłamały się, upadły kolejne, a 6 było w tak katastroficznym stanie, że po prostu trzeba było je wyciąć ze względu na bezpieczeństwo. Plac Kościeleckich jest objęty ochroną zabytków, dlatego decyzję w sprawie ewentualnej wycinki ostatecznie podejmie konserwator zabytków. Mają być w niej uwzględnione wyniki wszystkich ekspertyz dotyczących drzew. To wielkie święto kina, które w tym roku odbędzie się już po raz 25. 11 listopada rozpoczyna się Camera Image, międzynarodowy festiwal sztuki autorów zdjęć filmowych, ale i całej branży związanej z kinem. Najjaśniejszymi gwiazdami festiwalu w tym roku będą reżyser i artysta sztuk wizualnych David Lynch oraz słynny brytyjski aktor Kenneth Branagh. Widzowie w Bydgoszczy spotkają się także ze współautorką słynnego filmu Matrix, Laną Wachowski. Telewizja Polska jest głównym patronem medialnym wydarzenia. To będzie mocne otwarcie tegorocznego Camera Image. Już 11 listopada festiwal odwiedzi Kenneth Branagh. Brytyjski aktor i reżyser odbierze na festiwalu dwie nagrody specjalne. Pierwsza to uhonorowanie jego pracy aktorskiej, czyli prestiżowa nagroda imienia Krzysztofa Kieślowskiego. Druga to wyróżnienie dokonań reżyserskich w duecie z autorem zdjęć Harrisem Zambarlukosem. Obaj artyści zaproszą festiwalową publiczność przedpremierowo na ich najnowszy film Morderstwo w Orient Expressie. Jeden z premierowych premierowych pokazów w Europie, bo przedtem odbędzie się tylko jeden pokaz. Właściwie odbędzie się jutro w Londynie. To ten pokaz jest uwarunkowany pewnym wyzwaniem technicznym i technologicznym. Hello, ladies and gentlemen. Niemal tydzień w Bydgoszczy i Toruniu podczas festiwalu będzie przebywał reżyser David Lynch. Po najnowszej serii jego kultowego serialu Twin Peaks reżyser obserwuje nieprawdopodobne zainteresowanie jego osobą. W toruńskim CSW otworzy wielką wystawę swojej twórczości. W Dworze Artusa opowie o transcendentalnej medytacji, a w Bydgoszczy na kinowym ekranie obejrzy z fanami dwa odcinki serialu Twin Peaks. Ten film jest skonstruowany jako całość, właściwie, przepraszam, David jest moim przyjacielem, ale jestem tutaj absolutnie obiektywny. Ten serial jest naprawdę genialnie skonstruowany od strony warsztatu filmowego. Ale Camera Image to także nagrody i walka o prestiżową Złotą Żabę. W tym roku w konkursie głównym rywalizować będzie aż 13 filmów. Wśród autorów zdjęć same sławy. Ed Luckman, Matthew Libatic, Anthony Dotmental czy Vittorio Storaro. Ten włoski mistrz sztuki operatorskiej pracował ostatnio z Woody Allenem. To wręcz cud, że ten słynny reżyser pokaże swój film na festiwalu filmowym. Robi to bardzo rzadko. Wytłumaczyliśmy Woody'emu Allenowi, że to jest festiwal, na którym mówi się bez podtekstu komercyjnego o wartościach artystycznych, że właściwie chcemy dać szansę zaprezentowania Vittorio Storaro sposobu, w jaki on chciał dopowiedzieć to, co w scenariuszu zapisał Woody Allen. Camera Image rozpoczyna się 11 listopada w Operze Nowa w Bydgoszczy. Potrwa 8 dni. W całości relacjonować go będą dla Państwa dziennikarze telewizji publicznej. Camera Image. Czekamy z niecierpliwością. A teraz pora na sport. Artur Nowacki, dobry wieczór. Dobry wieczór. A sportowcy zimowi z niecierpliwością czekają na igrzyska. Do rozpoczęcia zimowej olimpiady pozostało mniej niż 100 dni, a to oznacza, że u sportowców praca wre. Intensywnie trenują łyżwiarze figurowi. Natalia Kaliszek i Maksym Spodyrjew, para taneczna z Torunia, wróciła z Kanady, gdzie w zawodach cyklu Grand Prix zajęli 9 miejsce. Jak sami mówią, czują niedosyt i w kolejnym starcie we francuskim Grenoble chcą poprawić wynik.
Więcej na ten temat, a także inne informacje sportowe z regionu, jak zwykle po wieczornym wydaniu Zbliżeń, zapraszam. I na koniec informacje o pogodzie. Kiedy możemy liczyć na trochę więcej słońca? To pytanie do Alicji Kwaśniewskiej. Witam cię, Alicjo. Witam serdecznie. Dzisiaj w nocy nad naszym regionem będą dominowały chmury, z których miejscami popada deszcz lub mrzawka. Może również powiać silniejszy wiatr z zachodu. Piątkowy poranek także będzie pochmurny, ale w miarę upływu dnia opady stopniowo zaczną zanikać, a na niebie pojawią się przejaśnienia. I o ile październik pożegnał nas delikatnym mrozem, to listopad rozpoczyna swoje panowanie od dość przyjemnej temperatury. Jutro w ciągu dnia na termometrach zobaczymy około 10-11 stopni, a jeśli wierzyć synoptykom, z dnia na dzień będzie coraz cieplej. Zatem jest szansa na to, że już w ten weekend powróci do nas polska złota jesień, ta ciepła, słoneczna i sucha. Oczywiście zapraszam na szczegóły prognozy pogody już za chwilę. I tym optymistycznym akcentem kończymy główne wydanie Zbliżeń. Zapraszamy Państwa na wieczór na 21:30. Do zobaczenia.